Licheńskim tym hospicjum. Tak, tu był zagrany tak naprawdę w taki wyjątkowy sposób i to miejsce jest mi bliskie. Ja będę to wspominał bardzo długo, a muszę wam powiedzieć, że to było niesamowite dla mnie przeżycie. Może jeszcze kiedyś wrócę do tego hospicjum, o ile będzie istniało, bo słyszałem, że ma kłopoty i nie wiadomo, co tam się dalej będzie z tym dziać, ale myślę, że mądrość ludzka zwycięży i że będzie można pomagać tamtym ludziom odchodzić z godnością. Wstań! Chciałbym zabrać ciebie tam, gdzie nie byłaś jeszcze ze mną. Za ten w oczach twoich blask i codzienność. Ile czasu przyjdzie trwać i planować taką podróż? Nie wiem, czy mnie na nią stać. Tak po prostu nagle tak normalnie wstać i nie mówiąc nic zacząć iść przed siebie, siebie nieść przed siebie. Nie zwracając już uwagi na zarozumiały dookoła świat, zacząć iść przed siebie, siebie nieść przed siebie. Ile czasu jeszcze nam zostało? Ile szans ma dla nas to? Czekało.